Jak to jest? Ten getel, przywracany od niedawna zbiorowej pamięci, przywracany w dużej mierze dzięki wydawnictwu Arkana, które wydawały jego dzieła wybrane pod redakcją profesora Macieja Urbanowskiego, ten getel cały czas nie przebija się do głównego nurtu polskiej literatury. Stąd chcieliśmy zapytać pana profesora Włodzimierza Boleckiego, co takiego jest oryginalnego, co takiego jest niewygodnego w tym getlu, że tak ciężko mu zająć właściwemu miejscu. To może zacznijmy od tego, że to nie jest pisarz. Zap... Nie był to pisarz zapomniany, tylko był to pisarz zakazany. To jest zasadnicza różnica. Getel został usunięty z polskiej literatury w czasach PRL-u od razu po 1945 roku, tylko dlatego, że był jednym z trzech polskich pisarzy, którzy byli świadkami odkrywania grobów katyńskich. Za to stał się persona non grata. Gdyby został w Polsce, najprawdopodobniej wytoczono by mu proces, albo by zginął skrytobójczo. Musiał więc z Polski uciekać, zresztą miał o tym, co do tego, od samego początku całkowitą jasność, że w Polsce opanowanej przez komunistów nie ma dla niego miejsca. Zatem zemsta, znaczy to ten zakaz, który skutkował zapomnieniem, a faktycznie brakiem informacji o istnieniu takiego pisarza, był po prostu zemstą systemu na, na pisarzu, który znał to, co dzisiaj nazywamy kłamstwem założycielskim PRL-u. Y... Ostatnia ofiara Katynia, jak o nim powiedział Piasecki, prawda? Można tak powiedzieć, czy ostatnia, tego bym tak nie określił, ale na pewno yy, ofiara Katynia, taka sama zresztą jak Józef Mackiewicz. Yy, w dwóch zdaniach chcę przypomnieć, że najpierw Getel, potem Józef Mackiewicz yy, byli świadkami odkrywania grobów katyńskich za zgodą władz podziemnych Armii Krajowej, obaj złożyli yy, raporty. Władzą Komendzie Głównej Armii Krajowej ten raport złożony przez Getla został odnaleziony raport nie, ale to jest mniej istotne. Ważne jest to, że Getel doprowadził do umiędzynarodowienia. Sprawy katyńskiej, w tym sensie, że udało mu się przekonać władze Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby wysłały swoją delegację, e, co stało się dopiero po jego powrocie z Katynia, bo wtedy, kiedy przygotowywał się do wyjazdu, e, Polski Czerwony Krzyż nie chciał tam pojechać. E, to jest e, oczywiście e, wydarzenie. Nie tylko w życiu pisarza, ale to jest wydarzenie historyczne o skali narodowej, o skali historycznej. Natomiast musimy pamiętać, że wtedy, kiedy Ferdynand Getel wyjeżdżał do Katynia i wtedy, kiedy uciekał z Polski, był jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy.